Cześć Aniu. Co się tak tu opalasz? Przyniosłem ci trochę miodu. Na co? No bo ostatnio zrobiłaś mi kawę i pomyślałem, że zrobimy sobie teraz herbatę z miodem. A może lepiej tam dolać tańszego i... Chodzi ci o prąd? To zaraz, no. To ja to zostawię, zastanowimy się zaraz, co robimy. Mogę tu usiąść na tej siadaj, skrzyni? Przepiękne mamy lato. Przepiękne właśnie mamy lato, aż dziwię się, że to jest październik, a nie jakiś sierpień czy lipiec. Ja ci powiem, że w październiku zawsze jest najlepsza pogoda, bo w październiku najlepsi ludzie mają urodziny. No ponoć ty miałaś urodziny. Miałam. Czyli wyjątki też są. O ty bestia. A chciałem jakoś to po prostu zażartować. Tak jak ty żartujesz. Dzień dobry, proszę Państwa, witamy z OHAB. Z OHAB, ze skansenu w OHABach, z tradycyjnej zagrody rolnej. Mam nadzieję, że się Wam tu będzie podobać, tak jak nam się spodobało i na pewno tu jeszcze nieraz przyjademy i z koncertem, i z innymi materiałami. Anna Musiał i Jacek Pożycki. Tak, koncert życzeń Stella, kolejny odcinek. Mamy dzisiaj którego? 14 października, czyli Święto Edukacji Narodowej. Tak. W związku z tym nauczycielom i wszystkim związanym z oświatą życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, sił, wytrwałości, entuzjazmu do pracy i takiego poczucia misji dobrze rozumianej. Tak. I dobrze docenianej też. Zgadza się. Dobrze, no to co? Pogoda jak dzwon. Mamy jakieś życzenia? Czy tylko pogodę mamy? Mamy. Tak, dobrze, to w takim razie zacznijmy. To kto pierwszy? To ja zacznę w takim razie. Tak, mogę? W ogóle mnie to nie zdziwiło. Godaj, Jacku, godaj. Niedawno urodziny miała Magdalena Bregin z Cieszyna. Od kolegi ze szkolnej ławy. Wszystkiego najlepszego. Prawdziwych przyjaciół, niewyczerpanych pokładów energii, uśmiechu na co dzień i stale zielonego światła we wszystkich poczynaniach. Dużo zdrowia i miłości. 13 października swojej urodziny świętowała Daria Tatka ze Skoczowa. Z tej okazji błogosławieństwa Bożego, wielu łask Bożych życzą kochający mąż Wojtek i córki Klara i Sara. 15 października urodziny będzie obchodzić Olga Sokal z Cieszyna. Powodzenia we wszystkich działaniach amerykańskich, dużo zdrowia, wytrwałości i do zobaczenia w Los Angeles. Życzy znajomy z Cieszyna. Na dniach, bo 16 października kolejny roczek stuknie też Tadeuszowi Papieżyńskiemu. Z tej okazji życzenia niekończącej się muzyczki, co gro w sercu, bezpiecznych podróży, zdrowia i wielu sukcesów, tak zawodowych, jak i osobistych, wysyłają miłośnicy Beskidu Śląskiego. W środę, 17 października, urodziny będzie obchodzić Aneta Klimczak. Od wszystkich, którzy doświadczyli Teatru Ognia w Twoim wykonaniu. Dużo zdrowia i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. I ostatnie życzenia wysyłamy panu Piotrowi Miklerowi z Bładnic. Dla najcudowniejszego męża na świecie życzenia, by Janioł Stróż był zawsze blisko, by nie opuszczała Cię pozytywna energia i zdrowi dopisywało. Pamiętaj, że wszystko co najlepsze jest ciągle przed Tobą. Strasznie Cię kochamy, żoneczka Beata z chłopcami. Aniu, czy ty wiesz, co się działo wczoraj, tutaj, w tym miejscu? No, nie bez powodu, że tu została na tej słomie czekać już na ciebie. A co robiłeś wczoraj z tymi dniami i w ogóle? Jacek, nie wiem, czy ty to chcesz wiedzieć. Tak, ja chciałbym to wiedzieć. Żonglowała. Proszę. Żonglująca Ania z dniami. Jacek bez żonglerki dzisiaj. No chyba musimy się pożegnać, ale zapowiemy również piosenkę jeszcze. Możemy zapowiedzieć, ale ty jesteś w tym zawsze dużo lepszy. Ania po prostu nie wie, jaka będzie piosenka. Nie żartuję, proszę Państwa, będzie zespół Polandia. I bardzo ciekawy teledysk i bardzo ciekawa piosenka, jak zwykle w wykonaniu. A my się widzimy w takim razie za tydzień. Do widzenia, Rostomili. Poprosiłem Anię, żebym mógł jeszcze sprzedać kilka dyń, a przy okazji powiem Państwu, przypomnę o naszym mailu życzenia@ox.pl. Zapraszamy do nadsyłania. Się miliczko rumieniło.
zielone.